W poprzednich odcinkach wrastającą Mazdę, którą udało nam się wyrwać za 15 koła spod sandomierskiego sadu, poddaliśmy pełnemu średniej klasy detailingowi. Dzięki czemu pod maską teraz jest lala, w nadkolach objawił się oryginalny czerwony lakier, no i warstwa zewnętrzna dostała połysku po polerce. Następnie udaliśmy się do speca od Wankli, aby dowiedzieć się, czemu silnik w Maździe tak dymi, a przy tym słabo odpala, mimo iż poprzedni właściciel twierdzi, że przejechał tylko 3000 km od remontu, który sam zrobił. Siemam, moi mili państwo, w tych pięknych okolicznościach przyrody zaliczymy chyba drugą i być może ostatnią przejażdżkę RX-7. Jak wiecie z poprzednich odcinków, a może nie wiecie, to wam powiem, silnik Wankla z tego samochodu jednak jest trupem, a przynajmniej nie ma kompresji, co w sumie się równoważy. Teraz tak, nie wiemy jak to się skończy, być może remontem, ale najpierw trzeba zrobić rewizję u Kojota, u tego ziomka, u którego wcześniej byliśmy na konsultacji i zmierzeniu kompresji. Zobaczymy, czy jest co ratować, zobaczymy z jakimi kosztami się to dokładnie będzie wiązać i wtedy podejmiemy decyzję, co dalej. Ogólnie z Wanklem jest taka sytuacja, że jeśli odpali, to nie możemy go w żadnym wypadku zgasić, bo już potem będzie kaput. Ostatnie tchnienie. Ogólnie mamy misję tego typu, że RX nie może zgasnąć na trasie, bo już nie odpali. Bo tak jak wcześniej mówiłem, Wankle są znane z tego, że jak palą na ciepłym, to są w niezłym stanie. Nasz nie pali na ciepłym absolutnie w ogóle. Tylko na zimnym, jak jest odparowane całe paliwo z cylindra. W ogóle RX zalicza teraz najdłuższą trasę za naszej kadencji. I chyba ciekawe, oby nie jedyną, oby nie jedyną. A few moments later. Mamy problem z autem. Safety carem. Co, zakopałeś się? Gorzej. Co? Wyjeżdżałem z błota na asfalt i w tym momencie strzeliła płoś. O chuj. Na szczęście nie powinno to nikomu przeszkadzać tu. No ale od miesiąca ta płoś jest do wymiany, ale wiecie, póki auto jedzie, to... Ale to by nic nie dało i tak. Okazało się, że skrzynia biegów umarła. Czy umarła, wybuchła. Ale przecież to przegub miał. Pierwszy. No. Anyway. Nie to auto miało służyć do ratowania. No właśnie, safety car. Pizdu. Cały misterny plan też w pizdu. No ona jedzie, stary. Tu jakby są problemy, ale ona jedzie. No mordo, ale no ważne rzeczy pali na ciepłym. No nie zapali, no, no ale właśnie. Póki jest... O. Spokojnie, już to mam. Co, spokojnie? To tak ma być. Tak. Jak się rozpędzi, to zginie. No aż tak źle nie było, zanim wsiadłeś. Fu! Koniec! Tak, to było to? Ostatnie tchnięcie? Tak. Ej! Nie może zgasnąć na trasie, bo już nie odpali. Niech on tak nam nie robi. No nie zapali. Bo nie chce mi się wyjmować silnika z auta, które działa. Głupio go wyciągać. Głupio go wyciągać. Może rzeczywiście trzeba nim trochę pojeździć. I co wtedy się stanie magicznego? Rozrusza się. Magic. I nawet nie dymi. Kurwa. Co? To fu. No jajco. Ogólnie mamy... O Jezu, ile... To było na obiektywie, nie? Ogólnie mamy zamiar tutaj troszkę porobić. W sensie porobić trochę autek, między innymi Mazdę i MG, więc będzie garażowa, będzie kontakt.
Dobra, pal to. Nie wiem, czy chcę, żeby odpaliło, czy żeby nie odpaliło. Co robić? Jak żyć? O, jednak pan właściciel poprzedni mówił, że ten silnik był remontowany. I się bardzo zdziwił, jak powiedział, że nie działa. On ciągle coś o tam zapłonie mówił, że ustawcie zapłon, bo coś tam... Jeszcze odpalimy tak z 5 razy pomiędzy. Zobaczymy, czy cały czas będzie odpalał. A jeśli tak, to nie wiem co dalej, a co gorsza to auto, czyli mogło jeździć, a my cały czas go trzymaliśmy w garażu i nic z nim nie robiliśmy. Siema. Słuchaj, przyjechaliśmy autem do garażu, gdzie mieliśmy wyciągać silnik, co nie? I dojechaliśmy do tego garażu 20 km na kołach i teraz odpala dalej na ciepłym. I teraz mamy rozterki. To by mogły trzymać na gary, nie? Aha. Pierścienie i tak dalej. Jak to się odmoczyło, długo stała bardzo zalana, to zaczęły pracować pierścienie na przykład. Czy to może oznaczać, że... Że kompresja wrócić mogła. Czy takie rzeczy już ci się zdarzały? Tak. Okej, czyli co byś polecił teraz zrobić? Wiesz co, sprawdzić kompresję na ciepłym. W tym tygodniu to nie, ale w przyszłym roku bym mógł podlecieć, zobaczyć, no. No to jakbyś mógł, to byłoby ekstra, nie? Samochodziki, motoryzacja. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Nigdy nie wiesz. I to niezależnie od budżetu. Nigdy nie wiesz. Jeśli okaże się, że wszystko jest git i auto zacznie jeździć, to takie wygranko. Kupić tanio, sprzedać drogo. Po to pierwotnie kupiliśmy tę Mazdę. Jednak nasze mózgi mają ewidentnie jakąś wadę, ponieważ nie jesteśmy w stanie pozbyć się takich fajnych aut. Pierwszy etap mamy opanowany do perfekcji. Kupić tanio, naprawić, a potem... Gdybyś ty chciał sobie sprawić tego typu wóz, czy to dla siebie, czy na handel, a nasz rynek polski jest już dla ciebie za mały do szukania dobrych okazji, to z pomocą przybywa Autobit Master, czyli bezpieczny importer aut z USA. Wystarczy, że wejdziesz na ich stronę, założysz konto i od razu masz dostęp do ponad 300 tysięcy pojazdów na dosłownie parę kliknięć. Opłacasz sobie transport pod dom, masz możliwość śledzenia zamówienia 24/7, masz stałe wsparcie polskich konsultantów, a przed licytacją kalkulator z kosztami dostaw. Generalnie wszystko, abyś w łatwych i bezpiecznych warunkach mógł sobie sprowadzić wybrane auto z drugiego końca świata. Sami przymierzamy się do pierwszego zakupu z Autobit Master i oczywiście nasza uwaga idzie w stronę modeli, które są tam ekstremalnie popularne i mają duże silniki, czyli Mustang 6, bądź Corvette C5 lub C6. Dostaliśmy potwierdzone info, że na przykład taki Mustang GT wyszedł nowego właściciela z transportem pod dom tylko 88 tysięcy złotych, a ta klasyczna Corvette bez uszkodzeń jedyne 25 tysięcy złotych. A na hasło Strzelecki Garaż macie zniżkę minus 20% na usługę Autobit Master. Wbijaj, zarejestruj się, poprzeglądaj, nic cię to nie kosztuje, a może znajdziesz coś dla siebie. W ogóle jaki teraz plan działania jest? Co chcesz najpierw zobaczymy, zrobić? Zobaczymy, kurczę, sobie zaczniemy od samego początku, czyli wyjmiemy aparat zapłonowy, ustawimy na punkt tutaj i zobaczymy, jaki jest ustawiony zapłon, tak? Bo poprzednio jak patrzyliśmy, to było tak na szybko robione wszystko i żeśmy nie do końca się do tego zabrali dobrze, bo najpierw trzeba było zobaczyć zapłon tutaj. Ale to, że mierzyliśmy wtedy kompresję i była słaba, to też miało... Mógł być powód, że ona była zalana i zimna na przykład, tak? I przepuszczały pierścienie, jak sobie stały pierścienie, to w tym momencie one nie powychodziły, jak długo stały. Jak ona sobie rozmoczyła je, to one mogły odbić po jakimś czasie i zacząć znowu pracować, tak? Bo one mają taką przypadłość, że jak stoi długo sobie, na przykład ustawi się rotor z pierścieniem do dołu, to ten pierścień potrafi się wcisnąć i on zostawić. Dopóki on się nie rozrusza, znowu nie zacznie pracować góra-dół, to on nie będzie stwarzał kompresji całkowitej, nie? Bo ten silnik był po remoncie, tak? Podobno. Bo jak gadałem z tym właścicielem, okazało się, że ten silnik był po remoncie, ale on go tak składał z instruktażu, któremu przez internet tak jakby podawałem. On tam pisał do mnie, podawaliśmy mu, jak to ustawić i tak dalej, ale robiła też to osoba, która do końca pojęcia nie ma. No właśnie tak, to jest martwiące. Zaraz zapłonimy.
old schoolowa sprawa. Tutaj mamy takie ustawienie. Kodama aparat musi się zgadzać na wale i mamy o kropeczkę. Musimy tak aparat zapłonowy wsadzić, czyli był troszeczkę przestawiony minimalnie zapłon, bo jak wyjęliśmy, to to było tak. Uh-huh. A więc musimy to wsadzić w część pozycji. Teraz ustawimy od nowa, dobra. Poza przedpotopowym ustawieniem zapłonu trzeba wymienić też paski osprzętu, ponieważ jeden nawet zdążył się już zerwać, a reszta porozciągać. Aha, sprawdzę, czy jest iskra. No spróbuj. Jest. Jest iskra. No dobra. To tak jak do paliwa nie dostała. Kurka poszła. Bomba paliwa. Nie wyłączę. Ale zawsze mamy ustawione teraz dobrze. I zaczyna nam chodzić. A few moments later. Nie wiem, czy to aż tak dobrze siedzi. Właśnie to miałem na myśli. I maluszku. Pradawna technologia. Nie będę potrzebował wyjaśnienia, co ta lampa robi. Ustawia na to. Nie, no to tyle, to wiem. Musimy tak, ustawić na przewodzie. No. Sobie pierwszy, nie ma się zgadzać punkt na kontrolce. Mamy tam takie białe punkciki, taki biały pręcik. I w momencie, kiedy jest ustawiony zapłon, idealnie ma się pokrywać biała kropka z pręcikiem. I to wszystko. Mamy go idealnie ustawiony. Dobra. Udam, że zrozumiałem. Zaczęła chodzić. Poprzyd brałaś? No i dobra, trzeba się przejechać, nagrzać. Ja pobieram. Bierzemy kompresję teraz. Iloma sztukami jeździłeś w życiu? O, ciężko by to zniszczyć, kurna. Swoich miałem, kurde, FC-ków 6 sztuk. Okej. Okay. FC-ków sam. No. No jeszcze najwięcej miałem, bo taki drogie jak diabli. O kurde, hamulców to faktycznie nie tak, ma. Tak, tak, tak. Jak myślisz, zmiana płynu, czy... No, myślę, że zmiana płynu. O, jedzie to nawet świetnie. Kurwa, to jest pięknie. To było możliwe właśnie, że to jest połączone z płynem ten sam, nie? Chodzi bardzo przyjemnie, jak już w stanie powyżej pięciu, pewnie na najlepszy moment ma to idzie, nie? To piszczenie to jest koniec momentu okrotowego. Tak? No. Zmień bieg po prostu. Tak, dokładnie. Czyli co? Teraz wjeżdżamy. Zmierzymy kompresję na ciepłym silniku i zobaczymy, co nam to pokaże. Nie poddajemy się, walczymy świetnie. Do końca. Czyli co, właściwie w poprzednim razem zgubiło nas to, że podeszliśmy do tego jak do typowego wankla. Czyli... Jak do wankla, na szybko sprawdzić, mogliśmy ją kurczę dłużej poczekać chwilę, żeby odpalić. Bo nie pomyśleliśmy o tym zapłonie, że był źle ustawiony, tak? Też mogło oszukiwać dosyć mocno przy odpalaniu. A kompresja jak był zalany zawsze wychodzi dużo mniejsza niż na ciepłym silniku, tak? Bo jak okay. Komora sucha jest, no to pokazuje prawidłowo, jak się dostają jakieś tam elementy doprężające, czasami jakiś płyn czy coś się dostanie do pręża, a w wanku jest taka przypadłość, że jak jest paliwo, to zaczyna mleć po prostu w koło i nie stwarza okay. kompresji. Ta sytuacja to jest dokładnie przeciwieństwo ostatniego odcinka o maście. No, test na ciepłym. Jedziemy na Mazowiecko. Teraz zobaczymy pomiar kompresji na silniku ciepłym i myślę, że zimowy wojownik będzie jeździł. Miernik mamy podłączony, silnik ciepły. Kręcimy do momentu, kiedy nam się skala skończy i zobaczymy, jakie są pomiary wtedy. Mamy 317 obrotów, a więc bardzo wysoko. I kompresję pokazuję na poziomie 4 z hakiem, ale to jest taka niewiarygodna, bo musimy tutaj mieć 250 obrotów. Rzucimy bieg, zaciągniemy ręczny, odpuścimy lekko sprzęgło. Okej.
i przyblokujemy go biegiem. Spróbujemy teraz. O, mamy idealne obroty, ale jak widać, kompresja jest bardzo słaba. Ajajajaj, czyli... Jednak jest słaba. Ale to nie świadczy, że ten samochód nie będzie jeździł, bo jak ma słabą kompresję i odpala, to jeszcze trochę pojeździ. Istnieje opcja, że on się jeszcze rozrusza? Właśnie. Nie. Że pierścienie coś jeszcze bardziej puszczą, nagar zgarnie? Troszeczkę może to odpuścić jeszcze, jak będziecie nią jeździli, bo to już długo stało niejeżdżone. No. Jak te nagary przytrzymały pierścienie, one teraz odpuściły, no to to troszeczkę wstanie, ale no nie oszukamy tego miernika, nie? Ale chwila, to czyli w sumie są te same wartości, co były, tak, chyba. Tak, kompresja jest bardzo słaba. Ale mimo to odpalać zaczął. Odpalać, działa, okej. Okay. Nie ma co się oszukiwać, dni tego wankla są policzone. Ale czy to znaczy, że silnik stanie za 100 km, czy może za 1100 km? Umrze na tym filmie, czy dopiero na następnym? Nie wiem, choć się domyślam. Jak jest? Jakiś wydaszek bym chyba tutaj końcowy chociaż byśmy zrobili. Myślę, że trzeba taki na przycisk zrobić. Nie. Dlaczego nie? To za dużo, kosztuje. No jak z Jackiem ale pogadam... zagadamy z Jackiem. No właśnie. Są takie auta, którymi boję się latać bokiem, czyli na przykład Siódema Adama. A to auto to jest po prostu... Każdy łuk, który próbujesz zrobić, wiesz, że on zostanie wykonany tak, jak masz to w głowie. Tu wyjedź na maksa, tu tylko podetnij i zakręć znowu w prawo. To jest kurwa! To jebanie się tu prowadzi w ogóle! To jest kurwa, ja się pytam. Wow! Jedziemy chyba dalej, nie? Po prostu to auto jest niesamowite. Hydro, srydro. Ręczny, po prostu Japończyki mają właśnie takie ręczne. Mua. Ja mam jedno pytanie. Od kiedy ten bankier cały czas chodzi? Od 1.43, od 22.00. Nie jesteśmy w stanie go zgasić, no bo jak go zgasimy, to będziemy mieli problem odpalić. Znaczy nie wiemy, co się wydarzy, jak zgasimy. Najprawdopodobniej by nie odpalił, więc go nie gasimy od kilku godzin, ale no to jest życie z takimi samochodami. Tak to wygląda. Bankier 1.3 bez kompresji. Należy wspomnieć. No nic, najważniejsze, że działa. Woohoo!